Adam, kto jak kto, ale ty chyba szczególnie stęskniłeś się już za ligowymi rozgrywkami. Kilka tygodni temu wywalczyłeś sobie miejsce w podstawowym składzie Zagłębia, więc żal było ci się rozstawać i czekać na kolejne mecze. No tak, właśnie cieszy mnie, że teraz taka jest sytuacja, że gram ostatnio i ogólnie myślę, że cała drużyna się cieszy, że no, po przerwie teraz reprezentacji no, możemy zagrać znowu w lidze. Adam, Zagłębie nie grało żadnego meczu sparingowego w tej przerwie. W takim razie nad czym pracowaliście? Tutaj trener Stokowiec mówił choćby o testach, które przechodziliście. Jakbyś mógł parę zdań na ten temat powiedzieć? Właśnie mieliśmy tam testy fizyczne, tam sprinty, skoki i tak dalej, żeby każdego jeszcze raz sprawdzić, czy no, każdy indywidualnie może sobie poprawić tam niektóre rzeczy. A tak ogólnie no, też dużo rozmawialiśmy na ten temat, na mecz, o meczu z Lechią Gdańsk, który nam nie wyszedł tak, jak chcieliśmy, także analiza jakaś tam była, no i dużo właśnie trenowaliśmy takich taktycznych rzeczy, dużo indywidualnie też, kto tam co potrzebował, także no, praca taka intensywna tutaj w zespole. Ty przygotowania z Zagłębiem rozpocząłeś trochę od indywidualnej pracy. Adam, twoje wyniki poszły do góry faktycznie, jak teraz patrzysz na tym, co miałeś wcześniej robione? Właśnie te wyniki, co teraz robiliśmy, te testy, sprint i skoki, to wtedy na początku nie mogłem robić je, także ja pierwszy raz, ale ogólnie dobrze to wyszło, też z mojej strony, także jest wszystko ok, jestem na 100%. A jakbyśmy mogli jeszcze podpytać, jak to się miało w kontekście tych badań, które przechodziłeś w Niemczech, te wyniki były podobne do tego, jak byłeś w tym rytmie, reżimie w Niemczech? Właśnie podobnie, nie ma wielkiej różnicy, także nic tam po tej kontuzji, czy że słabiej, czy coś, to nie jest tak. Także jest podobnie, jestem w dobrej formie, także aby tak dalej. Adam, rozumiem, że tymi odprawami zamknęliście już temat Lechi, błędów, wniosków z tego spotkania. Teraz już tylko liczy się Górnik. Kiedy zaczęliście się przygotowywać do spotkania z Górnikiem i jak wyglądały te przygotowania? No właśnie nic specjalnego nie było. Normalna odprawa też była właśnie od przeciwnika. I no, widzieliśmy trochę wideo tam, jak tam Górnik gra, czemu właśnie tak wysoko w tabeli stoją. Myślę, że to nie jest przypadek. Także myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani i mam nadzieję, że 3 punkty zostaną w niedzielę tu w Lubinie. Zdradźmy tym kibicom, którzy tematu nie znają. Adam, ty pochodzisz z Gliwic, ale Gliwice w części też i sympatyzują za Górnikiem Zabrze. Komu kibicować będzie w takim razie twoja rodzina w niedzielę? No właśnie pytałem się już niektórych z rodziny, jak to będzie w niedzielę wyglądało, ale nie obiecywali mi, że teraz w niedzielę to oczywiście będą kibicować nam, tam gdzie ja gram, a później to już może znowu Górnikowi. Rozumiem, że w dobrych nastrojach podchodzimy do tego meczu. Zagłębie kontynuuje dobrą passę meczów u siebie, bo do tej pory tutaj nie przegraliśmy. Jeden remis tylko na naszym koncie, także chcemy to podtrzymać. No tak, to na pewno u siebie chcemy na 100% wygrać i szczególnie po przegranym meczu, to myślę, że drużyna zawsze chce pokazać jakąś reakcję, także czekamy do niedzieli i mam nadzieję, że pokażemy tą reakcję dobrą.